Ojej, zakończona kariera piłkarza Albertusa. No dobra, kontynuujemy wyprawę po krakowskich niższych ligach, po A-klasie i Wandzie Kraków. Przyszła pora na krakowską B-klasę, czyli ten poziom, na którym mecze są najbardziej emocjonujące. Grupa trzecia krakowskiej B-klasy, gospodarze Albertus Kraków, ci w żółtych koszulkach, grają z rezerwami Bieżanowianki Kraków, stroje biało-niebieskie na obiekcie krakowskiego Albertusa. Niestety obiekt jest z trybunami bez krzesełek. Mieliśmy delikatne problemy, żeby tu trafić, bo najpierw przyszliśmy tu, obiekt był zamknięty. Kluby podawały, że gramy na boisku oddalonym, znaczy niby oddalonym kawałek stąd, tam okazało się, że żadnego boiska nie ma. Szukaliśmy go my, szukali go piłkarze Bieżanowianki, ale w końcu jesteśmy tutaj na domowym obiekcie Albertusa, niedawno wyremontowanym po tym, jak boisko zostało zryte przez dziki. Tyle z nas z mojej strony, zapraszam do obejrzenia skrótu z tego meczu. Była pierwsza szansa dla Albertusa na samym początku meczu. Młodzieżowca i on ma grać jako ten młodzieżowiec. No, tak, wzdłużny przepis. Brawo! Ach, szansa dla gości. I szansa dla gospodarzy. Nie ma gola, no za długo czekał piłkarz Albertusa. Uderzenie Bieżanowianki, pierwsze celne w tym meczu. Jednak cały dzień na słońcu. Dobre zagranie, szansa dla Albertusa i świetnie broni bramkarz Bieżanowianki. Rusza Bieżanowianka lewą stroną boiska. I gol, 1-0. Goście wychodzą na prowadzenie, dobry rajd. Strzelca gola lewym skrzydłem, świetna indywidualna akcja, która została wykończona celnym strzałem. Drugi celny strzał gości w tym meczu i pierwszy, który wpada do bramki. 1-0. Jakby się poszedł, miałby karnego. I gol, 1-1. Albertus doprowadza do wyrównania. Dobra rzutka z prawej strony. I strzelec gola przeskoczył swojego rywala z Bieżanowianki, skierował piłkę do siatki i tuż przed przerwą na wodę po około 30 minutach gry mamy do boisku wynik 1-1. Rzut wolny dla Albertusa. Ojej, dobra próba. Okazja dla Albertusa, ładny zwód. I gol, 2-1. I przerwa, gospodarze strzelają. No, taką bramkę do szatni, że bardziej się już nie da do szatni strzelić. Tuż przed końcowym gwizdkiem, bardzo ładnie zwiódł obrońców ten strzelec gola. Potem skierował piłkę do siatki i pomimo tego, że to Bieżanowianka pierwsza w tym meczu strzeliła gola, to na przerwę z prowadzeniem schodzi Albertus. I gol, 2-2. Krótko po wznowieniu gry po przerwie Bieżanowianka doprowadza do remisu. Znakomicie wykorzystane długie podanie w pole karne. I ten piłkarz z numerem 19 doprowadza do remisu. Ale to mogła być szansa. Jeszcze będzie szansa dla gospodarzy. Nie. Była ręka, ta bramka nie jest uznana. Rzut rożny dla gości. Zamieszanie w polu karnym, gol 3-2 Bieżanowianka. I po raz drugi w tym meczu goście obejmują prowadzenie. Dobre wykończenie tego rzutu rożnego po chwilowym zamieszaniu. Najlepiej znalazł się w nim jeden z piłkarzy gości, który z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. Albertus Kraków, Bieżanowianka 2 Kraków, 2-3. Dobre zagranie, kolejna szansa dla gości. Rusza strzelec drugiego gola dla Bieżanowianki.
Dobra próba strzału. I gol 3-3. Końcówka meczu. Albertus przeprowadził pierwszą od naprawdę dawna dobrą akcję ofensywną i zadziałała klasyczna laga do przodu, podanie długie od obrony do ataku, wyłożenie do niepilnowanego napastnika Albertusa, który bez problemu pakuje piłkę do siatki. Prosta strata obrońcy Bieżanowianki i to jest okazja dla gospodarzy na... Ależ interwencja! Coś nieprawdopodobnego! Do tego, który popełnił błąd, zrehabilitował się. I koniec meczu. W tym momencie arbiter główny zakończył to spotkanie po niezłym meczu. Albertus Kraków podzielił się punktami z rezerwami Bieżanowianki 3-3. Dla gospodarzy to drugi remis w tym sezonie. Mają jedną wygraną, dwa remisy i jedną porażkę. Natomiast dla Bieżanowianki, która w pierwszych trzech meczach raz wygrała i dwukrotnie przegrała, jest to pierwszy podział punktów w tym sezonie.